Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy sobie dzisiaj kupować nowy samolocik. Ja już mówiłem wcześniej, że podoba mi się ten rakietowy, ale kurczę, nie wiem, czy mogę go kupić jeszcze taniej. Muszę 15 misji ukończyć ładunku. No, fajnie by było troszeczkę taniej to kupić. A mam ukończonych nie wiem ile, ale chyba nie 15. Nie wiem, gdzie to w ogóle sprawdzić, ale chyba w komputerze to będzie napisane. Mam nadzieję, że jest 14, to sobie zrobimy szybko jedną misję i stuninguję ten samolocik, mam nadzieję. To jest samolocik, który bardzo mi się podoba. Ma fajne opcje tuningowe i można do niego zainstalować bombki. Ma ten taki silnik rakietowy. Wygląda to bardzo fajnie. Zobaczmy, czy... Ile mam dostaw? Już tam jakieś pojazdy mi się tanie odblokowały. Ten taki malutki śmigłowiec. Łączny zapas... Użytku... Ukończony kradzież... Kurde! Poważnie, nie patrzyłem wcześniej, ale rzeczywiście mam 14 ukończonych kradzieży, więc zrobimy sobie tę kradzież i już będę mógł kupić ten samolocik. Skąd mam w ogóle dodatkowy milion? Sprzedałem mój samochód FMJ, bo jakoś tak nie jeździło mi się nim za dobrze, troszeczkę zarzucało dupę i tak dalej. Tak się składa, że akurat tym samolocikiem będziemy sobie latać. Niemniej do tej misji ja preferuję Hydrę i dlatego sobie ją weźmiemy. Hydra jest jednak takim pojazdem bardziej odpowiednim tutaj. Trzeba bombardować tym małym samolotem. A może weźmiemy sobie ten samolocik? Kurczę, jak już wszyscy lecimy, to lecimy wszyscy. Dobra. Hydrą lubię właśnie tam rozwalać, bo Hydrą bardzo dobrze mi się strzela, ale może najwyższy czas nauczyć się strzelać czy zrzucać bomby tym samolocikiem. Do niego nie możemy sobie zainstalować żadnych jakichś tam mocniejszych karabinów z tego co patrzyłem. Ale jest bardzo fajny, ma ten taki dopalaczek. Na dole mapki widzicie taki żółty pasek, który informuje nas o tym, ile nam tego dopalacza zostało. Musimy lecieć do bazy i zbombardować ją. Zobaczmy sobie widok z kokpitu, jak on wygląda. To bardzo przypadkowo, nie dość, że 14 ładunek, to jeszcze dodatkowo ostatnia misja jest właśnie w tym pojeździe. Tak naprawdę robię już ją chyba trzeci raz, tę misję. Ona jest bardzo fajna, no ale mówię, bardzo ciężko jest dla mnie trafić tym ładunkiem. No, bombami po prostu. A używa się ich bardzo prosto, wystarczy przydusić E, zdaje się? Tak, przydusić E. No i możemy sobie pojedynczo bombki zrzucać. Można chyba sobie ustawić widok, naciskając R można sobie widok taki ustawić. I nie ma tu żadnego celownika, więc to jest totalnie na czuja wszystko. Widzicie, te bombki sobie gdzieś tam lecą. Kamera się chyba jakoś inaczej ustawia. A nie, sorry, nie kamera się inaczej ustawia, tylko właśnie opadamy w tym pojeździe. Nie jestem pewny, czy jest tu jakaś ograniczona ilość tych bombek. Tak czy inaczej, jest to fajny samolocik. Bardzo mi się podoba, bardziej niż te inne latające, jak tutaj mamy w Pegasusie na przykład. O, ten ziomek tutaj. On się nazywa Molotok. Bardzo popularny, ale tak... On ma te tylko rakiety... A bombki są czymś takim naprawdę unikalnym, jeśli chodzi o te pojazdy. Zwłaszcza, że to jest taki, można powiedzieć, myśliwiec, który bardzo zwrotny jest i fajnie się nim lata. No. Ma taką też unikalną rzecz, jaką jest właśnie ten dopalacz. Można bardzo wysoko się wznieść i potem sobie po prostu szybować. Ciekawy jestem, jeśli szybujemy sobie w ten sposób, to czy mogą nas namierzyć rakiety? No nie, no bo w sumie teoretycznie nie generujemy ciepła. Tam coś z tyłu jest, możemy sobie wyhamować, o, i wyłączyć ten silniczek całkowicie i sobie tak powoli szybować, ale właśnie jak wyłączymy całkowicie ten silniczek z tyłu, no to wtedy samolot nam jakby tak wolniej szybuje, więc trzeba go sobie po prostu włączyć, ale mam wrażenie, znaczy tak myślę, że może jak go wyłączymy całkowicie, to będziemy mogli unikać ataku rakiet czy coś takiego. Okej, okay, spróbujmy w takim razie zaatakować coś tutaj. Weźmy sobie ten widok. O. I... Nie wiem jak to... O kurde, to trzeba... Z naprawdę dużym wyprzedzeniem. Ale wiecie co? Pamiętam, że w War Thunder nauczyłem się bombardowania... A już nie pamiętam jak to profesjonalnie się nazywało, ale... Nauczyłem się bombardować w ten sposób, że po prostu leciałem na jakiś cel. Bombardowałem to tak. Cyk. To jest bardzo fajny... Oh, shit! Coś mi tam namieszało. A co to, bombki mi się wyłączyły? No, schował mi się luk.
Aha, bomby są niedostępne w czasie lotu pod kątem. Trochę słabo. Okej, spróbujmy teraz. Można... A! Można zrobić taki... Wow, łyżka mi się skończyła! Shit! Kurde, spadaj stąd, padł. Ja pierdziu. Myszka mi się zablokowała, kabelek od myszki mi zahaczał opada. Patrzcie, jak te bombki tu spadają. Okej, spróbujmy w ten sposób. No, ja myślę, że najlepiej tu hydrą atakować jednak mimo wszystko, no ale... warto też nauczyć się czymś innym niż zawsze, prawda? Pyk, chyba jedna bomba poszła bardzo fajnie. Bo coś tam zdetonowałem, wygląda na to. I uwaga. Hop. Otwieramy luk. Teraz... spróbujmy śmigłowiec. Up. No jeden dostał, ale zrzuciłem kilka bombek, a nie jedną. Ciekawe jakie... Mam nadzieję, że będzie można go jakoś inaczej stunigować, bo... nie wiem, czy tu są zainstalowane teraz bombki takie zwykłe, czy te kasetowe. Kasetowe mają jeszcze... taki większy rozsiew jakby. Teraz chyba udało mi się trafić dwa śmigłowce, które tam stały. Spróbujemy sobie... pyk. I... okej, okay. No, hydra jest tutaj najlepsza. Ja bym atakował hydrą cały czas tym działkiem. Co to jedna rakieta, czy ta bombka mi została, czy jak? Jeszcze został jeden cel. Będziemy musieli wziąć prawdopodobnie ładunek z lotniska. I to będzie śmigłowiec najprawdopodobniej, bo ja już robiłem tę misję, więc ją znam. Dodatkowo mamy tutaj zainstalowany, tak jak mówiłem, taki karabin. Nie wiem, czy on jest jakiś tam dobry, czy niedobry. Wydaje mi się, nie wiem, czy macie też takie wrażenie, ale wydaje mi się, że po tej aktualizacji Smuggler's Run te samoloty, nie tylko te nowe, ale ogólnie samoloty są jakieś takie bardziej skrętne, responsywne w powietrzu. Musimy wziąć aż dwa śmigłowce, bo jest tutaj nas trzech i każdy ma po jednym śmigłowcu. Jest trochę słabe, bo gdyby ktoś nas chciał zaatakować, no to nie mamy się w nich jak bronić, prawda? Możemy sobie włączyć tryb ukrytej organizacji i wtedy powinno być jakoś lepiej, no ale dobra. To jest 14. misja, jaką sobie, no kradzież, tak, którą sobie, znaczy to, ta jest już 15. Więc będę mógł kupić sobie taniej ten samolocik, a bardzo mi się on podoba. Wiem, że on może nie będzie tam skuteczny w walce na innych graczy, ale żeby się pobawić, oczywiście można skorzystać. Co tam? Tam jeszcze jeden śmigłowiec jest do zabrania chyba, albo mi się coś wydaje. Mieliśmy zabrać chyba trzy, tak myślę. No nie wiem, dobrze, lecimy śmigłowcami. Aha, jeszcze jest taka ciekawa sprawa. W sumie to wcale nie musimy brać tych śmigłowców. Tak naprawdę możemy je zdetonować. I z tych śmigłowców jakby wyskoczy ładunek. Tak? To jest taki trik. Ale jest jedna taka sprawa, bo wcale nie musimy lądować tymi śmigłowcami przed hangarem, czy tam... jakimkolwiek ładunkiem, tylko możemy zrzucić ten ładunek nad hangarem. Ale uwaga, bardzo, bardzo często, praktycznie za każdym razem mi się to buguje. Nie wiem, od czego to zależy, ale ta skrzynka wisi w powietrzu, ponieważ bardzo zależy mi teraz na zdobyciu tego samolocika, odblokowaniu sobie niższej ceny. No to teraz nie będę tam ćwiczył, ale może przy okazji następnej misji pokażę wam, jak wygląda dostarczanie tego ładunku w sposób, no, zrzucanie go na hangar, powiedzmy. Ok, mamy jeden dostarczony. No, dostarczam tak tradycyjnie, bo mówię, boję się zrzucać na ten hangar, jeszcze ten ładunek się nie dostarczy i będzie lipa totalna. A zależy mi właśnie na odblokowaniu tej ceny. Jeden z kolegów wyszedł z gry, to znaczy nie wiem, wywaliło go chyba i będę musiał polecieć hydrą po ten pozostały śmigłowiec. No i dobrze, mamy dostarczone wszystkie. Teraz powinniśmy sobie odblokować promocyjną cenę tego samolotu. Chemikalia 8 sztuk, kosztowności 4 sztuki. I teraz tak, Starlink właśnie mi się odblokował, jeśli chodzi o promocyjną cenę. Czy raczej tą niższą, nie wiem, czy to jest promocyjna. Po prostu niższa, tak? I możemy kupić go za 2 700 750 000. Stać mnie. Więc tak, zakupy. I teraz nie wiem, czy on się pojawił u mnie w hangarze bezpośrednio, czy muszę go zamówić przez Pegasusa i dopiero sprowadzić do garażu. Chyba... tak, muszę kupić... muszę go sobie zamówić przez Pegasusa. Zaraz zobaczymy. Podejrzewam, że tak jest i potem sprowadzić go sobie do hangaru, nie? Bo nie musimy go mieć w hangarze. Możemy mieć na przykład inny statek powietrzny, bo tak to się nazywa tutaj w GTA. Bo hangar ma pewnie swoją ograniczoną pakowność, tak czuję, ale go tu nie ma. A to dziwne. Wygląda na to, że Starlink jest
w moim jakby ekwipunku tutaj, no nie? Ale w garażu go nie widzę. Dostałem właśnie jakieś powiadomienie. Statek powietrzny został... O, dostarczony do hangaru, czyli powinienem jeszcze chyba raz wyjść. A, jest tutaj, stoi, okej. Okay. Jaki mały, no nie zauważyłem go, wtopił się w tłum. Ale dopiero teraz został dostarczony, więc możemy go sobie stuningować. Spróbujmy zatem. Kasy mam... Nie wiem, czy mi starczy. Wiecie, jak się tu... Okej, okay, mamy. Więc... ciąg. Wow! Wow! Wydłużenie czasu działania dopalacza rakietowego. Możemy sprzedać... Nie chcemy sprzedać raczej. Rakiety z namierzaniem. No dobrze, więc... najbardziej zależy mi na bombach i nie wiedziałem, że tu są rakiety z namierzaniem. To jest bardzo pomocna rzecz. Co jest jeszcze bardzo fajne w tej aktualizacji, to to, że możemy sobie to od razu, te ulepszenia od razu kupić. Nie musimy, wiecie, z bunkrem działać, jeśli chodzi o te badania, no nie? Po prostu od razu kupujemy, tylko że te rzeczy są bardzo drogie, to trzeba przyznać. Dobra, mamy jeszcze trochę kasy, więc na razie kupię te najważniejsze rzeczy. Interesuje mnie ciąg i rakiety. Wow, naprawdę nieźle dozbrojony będzie. Swoją drogą bardzo mało kto lata tym samolotem. No ale myślałem, że chociaż będziemy mogli tutaj mieć karabiny, ale widzę, że te karabiny też tam dalej są, więc będziemy mieli chyba i karabiny, i te rakiety. Bardzo fajnie. Sterowność. Sportowa wyścigowa sterowność. To nie kosztuje jakoś bardzo dużo, ale spróbujmy. Więc to i oczywiście pancerz. Mało hajsu mi zostało. I teraz dipole. Zneutralizować nadmiar. Bardzo fajne. Flara. Zmienić na dotknięcie rakiety. Namiar. Tutaj namiar, a ja bym wolał chyba flary. Kurde, flary są właśnie najdroższe. Biały dym. Wezmę sobie flary. Flary są chyba najbardziej odpowiednie. Mam jeszcze trochę kasy, więc chyba będzie w porządku. Oznaczenie możemy sobie jakieś wybrać dla tego samolotu. Czyli samolot, który mamy w misji, nie jest w pełni zmodyfikowany, prawda? Wygląda na to. Możemy sobie wybrać jakieś fajne malowanie. I chyba będziemy mogli wybrać sobie także kolor. Malowania kosztują niedużo, więc można sobie na coś tam pozwolić. To jest kwestia jednej misji Headhunter, zdaje się. Właśnie, ciekawe jak się tym samolotem będzie robiło Headhuntera. Headhuntera. Podobałoby mi się to malowanie, gdyby nie jakieś takie dziwne oznaczenie. Co to jest? Koń? Czy co to było? Tu mamy takie gwiazdki. Sokół 1, Sokół 2. Zimowe malowanie. Zimowe wygląda bardzo fajnie. Tak nie mogę się trochę zdecydować, ale... no nie wiem, co tu wybrać. Co byście wybrali na moim miejscu, co? O Boże, to dla jakiejś dziewczyny. Jezus, najgorzej. Wyścigowe? No to mi się najbardziej podoba, takie czerwone, fajne, groźne. Ale wybierzmy zimowe. Może uda się wybrać jakiś kolor, nie wiem, czy... mamy lakierowanie, okej. Okay. Więc możemy je zrobić w chromie, jakby ktoś chciał. Możemy je zrobić matowy. Więc wygląda na to, że możemy chyba malować ten... Spróbujmy. Najpierw zrobimy tak. Dodatkowy i klasyczny. No niestety, nie można tego malowania malować jakby, ale wezmę sobie od dołu, pomaluję o na czerwony jakiś jasny kolor. Tylko ja widzę, że ten czerwony jasny kolor wcale nie jest taki czerwony. Chociaż może to wygląda tak w hangarze, no nie? Aha, bo to nam się trochę też wnętrze koloruje. Cukierkowa czerwień, nie jest to jakiś drogi kolor, więc niech będzie. I wybierzmy sobie do tego... no, taki niebieski wygląda fajnie. Podoba mi się. O! Wyścigowy błękit. Okej. Okay. Mamy kupione. Broń mamy kupioną. Ciąg... czyli w zasadzie wszystko mamy kupione. Pancerz? Także. System? Mamy. Bomby? Są. Kasetowe? Moim zdaniem najlepsze, no bo tak. Ciekawe jak one działają właśnie. Nie testowałem w żadnym samolocie i w ogóle, więc jestem ciekawy. Możemy sobie odpalić Headhuntera. Ciekawe, czy uda mi się zbombardować pojazdy tym samolotem. Nawet jeśli mi się nie uda, to zobaczcie, mogę sobie wybrać działko i mogę sobie wybrać rakiety. Nie wiem, czy one są ograniczone, czy też nie, ale są. Więc startujemy. Odpalamy misję. I myślicie, że uda mi się zbombardować wszystkie cele? To są cele ruchome plus cele nieruchome, więc może być naprawdę ciekawie.
Więc tak, mamy tu bomby. No i nie wiem, jak one działają dokładnie. Więc warto by było je sobie przetestować, powiedzmy tutaj. Łup! O, shit. Chyba coś tam... Ach, bo się odwraca sterowanie, wiecie o co chodzi. No jedź, lecz. Tutaj nie mamy zwiększenia ciągu poprzez przepustnicę, tylko musimy dopalacz od razu włączyć. Ale wygląda na to, że te bomby kasetowe są naprawdę bardzo fajne, więc przetestujmy je sobie na tamtym pojeździe. Zobaczymy, czy uda mi się od razu go zniszczyć. On jest opancerzony, więc... Trochę dziwnie się lata, jak się patrzy do tyłu, podczas gdy chcemy zobaczyć, czy w ogóle coś trafiliśmy, no nie? Nie wiem, czy udało mi się go trafić, ale chyba trzeba zrzucać te bomby z dużym wyprzedzeniem. Oczywiście trzeba będzie to wyczuć jeszcze lepiej. Okej, okay, i spróbujmy w ten sposób. Ciężko powiedzieć, czy coś oberwał. Ruchomy cel może być ciężki do trafienia. Zwłaszcza na początku, jak się nie ma wprawy, no nie? Okej, okay, spróbujmy. Gdzie on tam leci? Czy jedzie? Okay. Musimy tak trochę przeciąć mu drogę. O, te bombki jakoś bardzo dziwnie latają, ale... Trzeba będzie tak mniej więcej ogarnąć, jak to... Jak je zrzucać, no nie? Oczywiście mamy rakiety, więc jak się wkurzymy i tam z 16 razy nie trafimy nikogo, no to bardzo łatwo możemy sobie zlikwidować wroga, zwłaszcza takiego, rakietami, nie ma żadnego problemu. Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy może tutaj. Aha, tutaj za szybko, czyli ja leciałem zbyt nisko. Podoba mi się to malowanie w sumie. Ładnie wygląda. Okej, okay, gdzie on tam pojechał? Tu. Uwaga, gdzie skręci? Gdzie on? A, kurde! Pojechał tutaj, pod mostem. No one tam kilka razy te kasetowe wybuchają, więc... Powinno się łatwiej trafiać. Coś tam musiał oberwać, bo przyspieszył. Czy ja go zdetonuję do cholery? Ojej, tutaj mamy jednego. Uwaga. Ciężko jest, naprawdę. Ja nie wiem, te bombki jakoś chyba nie działają, tak coś czuję. Tutaj mamy nieruchomy cel, więc teoretycznie powinno być łatwiej. On jest schowany gdzieś tu. Spróbujmy. Teraz no powinno... O! Udało się go zgasić. Dobrze. Wow, dopalacz ulepszony jest naprawdę bardzo długi, widzieliście? Prawie mi ten pasek nie strzelił, tak do, nie wiem, 1/5? 1/5 zużyłem teraz, żeby się znieść. Woo! Byłoby dobrze, jakbym go trafił, chociaż raz. Nie wiem, czy trafiłem ten pojazd, ale... Kurde, ten dopalacz jest teraz mocno ulepszony. Myślicie, że jest sens bombardować go z tak wysoka? Dobra, mamy jeszcze luk otwarty. Spróbujmy, kolejny nalot. Teraz jest idealnie. Jeszcze zróbmy sobie tak. Woo-wee! O właśnie, tutaj możemy zobaczyć, jak te... Ho, to jakoś tak jeszcze się rozbryzguje. Kurde, te bombki lecą jakoś do przodu bardzo. Zależy chyba od tego, jak szybko lecimy. Jest mega trudno namierzyć i odpowiednio zbombardować cokolwiek. Ja chyba będę sobie to testował na Headhunterze, bo to jest fajna zabawa. Dawaj tu. Wow, oh shit! Ale się odwrócił dziwnie. Ja ci... Zawsze na tym Headhunterze te boty tak strasznie mocno strzelają, bardzo dobrze celują. Czasami właśnie jak leciałem sobie gdzieś śmigłowcem, to nic z tych takich małych pierdziawkowych pistolecików potrafili zestrzelić mnie strzelając heady. Oni od tam pewnego momentu zostali w GTA bardzo ulepszeni, także... Okej, okay, tutaj. O! Nie jestem pewny, ale chyba to poczuł. Tak troszkę. Skończyły ci się bomby! Czyli jest ograniczona ilość tych bombek. Zobaczymy, jak się strzela z rakiet nienamierzalnych. Podejrzewam, że tak samo jak z innych samolotów, ale zobaczcie. Chyba udało mi się tymi ostatnimi rakietami dopiero trafić pojazd. A
myślę, że też do ogarnięcia te rakiety. W Buzardzie już mam bardzo dobrze ogarniętego cela, wiem kiedy jaka rakieta z której strony wystrzeli się, więc praktycznie za każdym razem trafiam nienamierzalnie, ale tutaj teraz mam rakietę po lewej stronie i boss stoi tu. Nie, to nie był boss. Wow! Trzeba pamiętać o tym dopalaczu, bo tutaj nie mamy zwiększania ciągu, to jest takie trochę... Dobra, teraz mamy rakietę... O, shit! Patrzcie, samolot mi się popsuł. Gdzie on tam biega? Tu. No, oh. Dziwnie już lata, mimo że ten pancerz dosyć mocno ulepszyłem, jest bardzo ciężko. Chciałbym się nauczyć nim latać jakoś lepiej dużo, bo jest to fajna zabawa z tym bombardowaniem. Okej, okay, już bardzo ciężko się nim lata. Spróbujmy. Uuu, shit, bardzo... Aaaa, fuck! Bardzo ciężko. Molestowałem ten samochód przez dłuższą chwilę, a i tak nie udało mi się go zniszczyć, także... jest ciężko bombardować. Dostałem hajsik, ale to dlatego, że ktoś inny zniszczył, no nie? W ogóle nie mam hajsu teraz. No dobra, mam jeszcze 500 000, nie ma źle, ale kurczę... Drogie to wszystko jest, no nie? Jak zaczynałem odcinek, miałem ponad 3 miliony grubo. Sprzedałem większość moich fajnych samochodów, znaczy fajnych, takie, które mi się średnio podobały. I powiem wam, że... No... Lipa trochę jest z Skysem. Udało mi się zniszczyć tylko jeden cel tymi bombkami, ale będzie, to jest kwestia, wiecie, poprawienia swoich możliwości i będzie oczywiście szło to lepiej. Ale samolocik bardzo fajny, podoba mi się. Jeśli wam się zniszczy ten samolot, ogólnie jakiś pojazd z hangaru, no to wystarczy, że zadzwonicie do ubezpieczalni i go sobie zwrócicie. Kosztuje to w tym wypadku $1000, więc nie jest to jakiś tam wielki pieniądz. Bardzo spoko. No i co jest najważniejsze, możecie go sobie wezwać poprzez szybkie menu. Z tym, że on nie zawsze pojawia się gdzieś blisko. Te pojazdy mają gdzieś spawny, niekoniecznie blisko gracza. Czasami gdzieś tam w kanałach się burzowych spawnują. Tak było najczęściej do tej pory, jak mi się spawnowało. O, teraz pojawił się zupełnie dalej, także... Ale i tak jest lepiej niż jakbyśmy mieli w takich typowych miejscach, jak na przykład na szpitalu mieliśmy hydrę, albo na lotnisku, tak? Teraz te pojazdy mają spawny w kilku innych miejscach niż tylko tutaj. Także moim zdaniem fajnie. No i zobaczmy sobie jeszcze ten pojeździk. To jest, mówię, kwestia wprawy z tymi bombkami. Jest ciężko w coś trafić. No ale wiadomo, jak się trochę poćwiczy, myślę, że jak najbardziej tymi bombkami można coś tam też porobić, prawda? Okej, okay, ukradłem pojazd, została wyznaczona za moją głowę nagroda. Widzieliście, że te boty do mnie strzelały przez dłuższą chwilę, a i tak ten samolocik jakoś się trzymał. No i jak się okazało, bombki są ograniczone, więc to też trochę szkoda. Ale z drugiej strony, może to i lepiej. Okej, okay, i teraz cyk. Fajny jest ten start, większość samolotów może właśnie w ten sposób startować. Troszeczkę męczy mnie to, że nie możemy schować tych kółek. Że one się jakoś tam nie zginają, tylko cały czas są wystawione. No i lądowanie tym samolotem jest bardzo ciężkie. Także nie wiem, nie wiem. No i mamy, fajnie, że możemy sobie zainstalować te rakiety, ale także mamy sobie te karabinki, nie? Więc to jest spoko. Bo bombardowałbym jeszcze jakiś cel, ale teraz żadnego tutaj nie mam. Że spróbujmy... Spróbujmy na tej kamerze poćwiczyć trochę. Zobaczmy, jak ta bombka leci. Widzicie, że tam pyk. Na kilka gdzieś tam się rozdupia, no nie? Ale ciężko... Zobaczcie, nawet jak mamy tę kamerę włączoną, to ta bombka w ogóle leci poza naszym obszarem, gdzie możemy wcelować. Więc ta bombka, gdy patrzymy w dół, jest tylko do tego, abyśmy zobaczyli, czy rzeczywiście to trafiliśmy, a... To, czy trafimy, czy nie, to zależy już od naszego wyczucia w 100%. Jestem zadowolony z tego samolotu mimo wszystko, bo myślałem, że do niego rakiet nawet nie można zainstalować. Tu się miło rozczarowałem, bo w razie czego właśnie jak będę miał jakieś problemy z trafieniem czegoś bombkami, no to będą pomocne tutaj bardzo standardowe rakietki. Myślę, że takie bombardowanie jest chyba najbardziej skuteczne, gdy się podlatuje w ten sposób i wtedy wszystko się rozdupia. Nie, na przykład tutaj mam autobusik. Jep! Chyba go trafiłem. Zwłaszcza, że bombki kasetowe mają, wiecie co, większy rozsiew przy wybuchu.
Dobrze, co my tu mamy? Mamy kolejny autobus. I bombardowanie. Tak, to jest chyba najbardziej skuteczny sposób bombardowania celów. I tego się trzymajmy, bo zrzucanie bombek z wysokości... No jest to bardzo trudne, żeby coś trafić, tak? Nie, co tu jeszcze mamy? Możemy spróbować na przykład z wysokości strzelić... O, tutaj mamy jakiś samochód biały. Pff, mega ciężko. I jest to strata bombek, więc jeśli już chcemy coś bombardować, na przykład tu mamy radiowóz. Yep. Także chyba to jest najlepszy sposób bombardowania, ale jak macie jakieś tipy co do bombardowania, to piszcie w komentarzach. Na pewno ktoś jeszcze skorzysta poza mną. Tak, mi piszecie na temat Smuggler's Run dużo rzeczy. Co można używać, czego nie można używać, także... Wow. Super jest ten samolocik, bardzo mi się podoba. Nie wiedziałem, że można w ogóle ten dopalacz wydłużyć. Pyk. Tutaj mamy rakietki. Spróbujmy sobie wóz policyjny, tutaj coś mamy. Wow, nie chciałem namierzania. No, z rakietkami będzie trochę ciężej, bo te rakietki są bardzo szeroko rozstawione, inaczej niż w buzardzie, którym umiem strzelać. I ciężko tak mniej więcej nacelować. Yep. Ale chyba ten oberwał, także bardzo w porządku. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Piszcie, co myślicie o tym samolociku. Jak dla mnie, bomba. Trzymajcie się, na razie, pa pa.